będą dni pełne atrakcji. Już jutro na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego zagości letnie kino plenerowe. Dla najmłodszych bajka, dla starszych polska komedia. Zapraszam na nowo otwarty Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego o godzinie 20. Zaprezentujemy Państwu bajkę Reksio ze studia filmów animowanych, później kroniki filmowe i na koniec kultową komedię Poszukiwany, Poszukiwana Stanisława Barei w głównej roli Wojciech Pokora. Serdecznie zapraszam. Kino pod chmurką startuje o godzinie 20. W piątek letnie kino plenerowe, a w sobotę i niedzielę festiwal końca lata. Pierwszego dnia imprezy na scenie ustawionej na parkingu przed kinem Centrum wystąpi m.in. zespół Tabu. 25 sierpnia już od godziny 17 tutaj dla Państwa wystąpią znane w regionie zespoły rockowe. M.in. wystąpią Herz Klekot, Łona Weber, The Pimps i zespół Tabu. Dzień później scenę opanują śląskie trio Piotra Szefera, Jolanta i Jacek Kierok oraz Teresa Werner. Wstęp jest bezpłatny. W sobotę po przerwie technologicznej rusza też lodowisko Jastor. Otwarcie nowego sezonu rozpoczynamy już teraz, w tę sobotę, 25 sierpnia o godzinie 11 ślizgawką. Ta ślizgawka, jak zawsze, pierwsza ślizgawka w sezonie jest za darmo. I w tym samym dniu, w sobotę, zapraszamy również na godzinę 18 wieczorkiem i w niedzielę też na godzinę 11 i 18. Weekendy jazdy na łyżwach uczą byli zawodnicy JKH GKS-u Jastrzębie. Najbliższy weekend w Jastrzębiu Zdroju płynie także pod znakiem Święta Plonów. W niedzielę uroczyste msze święte dożynkowe, przekazanie chleba dożynkowego oraz liczne gry i zabawy będą miały miejsce przy OSP Moszczenica, OSP Szeroka oraz przy domu parafialnym pod wezwaniem Świętej Katarzyny i Opatrzności Bożej.